Serwus, będzie dobry, z tej strony Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale Spalionowa, ale w sumie tak nie do końca Spalionowa, ponieważ znajdujemy się na moim starym domku, w moim starym domku na Palionowie 2.0, w domku Barbie, widzowie, no pamiętacie, tutaj to było dobre miejsce, hi Barbie, hi Ken, dokładnie to jest, słuchajcie, to miejsce, ja tutaj sobie tylko coś zmienię, bo widzę, że tutaj są pewne komplikacje, w każdym razie, widzowie, wy zostawcie łapkę i suba, jest to bardzo ważne, zapraszam oczywiście na jego Instagrama Milkacz2, ponieważ tam wczoraj wpadło nowe zdjęcie, nie, przedwczoraj wpadło nowe zdjęcie, także koniecznie wpadajcie je, polubiajcie, no i napiszcie komentarz, że jesteście z tego odcinka, to ja postaram się wam, widzowie, polubić również ten komentarz. No a widzowie, my jesteśmy tutaj, tam jest skrzynka i tam, nie wiem czy widzicie, ale jest napisana jakaś tabliczka, jest skrzynka. Tu mamy Vincenta, nie mamy na niego za bardzo niestety rybek, no to jest problem. Tu jest duży problem, ale problem jest też taki, że całe Palionowe jest w ogóle ogrodzone czymś i nie wiem o co chodzi, no ale tam raczej nie wracamy. W każdym razie zejdźmy tutaj na dół, ostatnio mnie też, kurde, tak prześladowca wystraszył, no takiego stracha mi napędzi jak nigdy w życiu. Do Milki ważne. O nie, mam nadzieję, że to nie jest książeczka od prześladowcy. Cholipka. Dobra, czekajcie, zniszczmy to, żeby nie było tutaj żadnych śladów, że ja to jestem. Chociaż już chyba wszyscy wiedzą, że to jestem, skoro dostałem jakąś wiadomość. Ale dobra, pójdźmy na górę i ją przeczytajmy sobie na spokojnie z Vincentem. Kurde, ale czy ja na pewno nie mam żadnych rybek dla niego? Chyba nie, widzowie, chyba nie mam. Kurczę. Kurczę, blaszka. Chyba nie. Dobra, najwyżej to sobie jakoś zbierzemy. Chyba pewnie również nie mam. Możliwe, że mam tutaj chociaż. O, są! Mamy, dobra, Vincent, od widzów. Niestety nie mam dokładnego niku, ponieważ nie przygotowałam się, przyznam się szczerze, ale słuchajcie, damy mu taką rybeczkę no-name'ową. Od wszystkich widzów, jacy istnieją. No, a my teraz, słuchajcie, przeczytajmy tę książkę, ponieważ to jest ważne, żeby ją przeczytać w końcu, po to zabraliśmy tę książkę, nie? Także, słuchajcie, przeczytajmy ją. Droga Milki, ostatnimi czasy podejrzewamy, że współpracujesz z prześladowcą. Co? Dobra, to nie jest książka od prześladowcy w takim razie. Czytamy dalej z prześladowcą. Wspólnie postanowiliśmy, aby wyrzucić cię z Palionowa. Przykro mi to mówić, ale zawiedliśmy się na tobie i czujemy się zdradzeni. Nie szukaj nas, bo nas nie znajdziesz. To koniec naszej przyjaźni, Palion. Ej, nie, no to są chyba jakieś jaja. To jest serio książka od Palionowa. Naprawdę? Oni mnie tak pozbywają się z Palionowa po prostu, bez żadnej rozmowy ze mną? Ej, to jest chyba niemożliwe. Czy to jest możliwe, że to jest chłopaków? Co? Ej, o co chodzi? No to jest, ej, to jest mi teraz normalnie przykro, autentycznie nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Vincent, co ty uważasz? To jest seria książka od chłopaków? Nie wiesz. Co jak ktoś ich wrabia? W sensie, na przykład to są, nie wiem, słowa prześladowcy, tak, w sensie książka prześladowcy i on napisał tak tylko po to, żeby mnie wykurzyć i żebym ja się obraziła na chłopaków. No ale z drugiej strony, co jeżeli oni serio mnie nie chcą? No i chyba, ej, bez kitu, no ale oni, oj, 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 ale chyba... Nie wiem, czuję, że to jest jednak od chłopaków, w sensie od Paliona. Czy to jest mój koniec na Palionowie, widzowie? Serio? Dobra, szczerze nie wiem, co mam robić, ale okej. Chyba w zasadzie musimy się wyprowadzić. Nie wrócę do mojego domu, ponieważ jest całe Palionowe ogrodzone kopułą wielką. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest. Okej, dobra, to po prostu może zbierzmy się i odłóżmy rzeczy, których nie będziemy już potrzebowali, na przykład jakieś te wagoniki, tutaj, nie wiem, po prostu nie wiem, ta książka stwierdza, że to zostawimy. Czy tutaj jest coś potrzebnego nam do życia? Raczej nie. Czy tutaj jest coś potrzebnego? Wiecie co tutaj potrzebne są, słuchajcie, na przykład, o, weźmiemy sobie takie coś, takie rzeczy. Mamy też, słuchajcie, jeszcze jednego szalkera, to weźmy go na itemki, słuchajcie, wyzbudujemy sobie gdzie indziej dom w takim razie. No co mam zrobić, widzowie? No dosłownie nie mam innego wyboru. Okej, czekajcie, gdzie jest ten shulker box? Tu jest ten shulker box. Dobrze, postawmy go sobie tutaj i się spakujmy. Dajmy tutaj, słuchajcie, najpierw kwarc, okej, teraz biały beton, różowy i tutaj tak, dobra, wszystko jest. No szczerze jest mi przykro, nie? Jest mi serio przykro. Tam nic nie było, z tego co pamiętam. No, nie spodziewałam się, słuchajcie, takiego obrotu spraw, jak mam być szczera. No ale dobra, that's okay. Rozumiem, że oni nie chcą mieć ze mną nic wspólnego, więc po prostu wyprowadzę się w takim razie z Palionowa, więc wezmę sobie ten kobyl jeszcze, bo to się może akurat przydać. I weźmy sobie również, słuchajcie, drewno, bo drewna nigdy nie za wiele. Dobra, to mamy, więc czy coś jeszcze, słuchajcie, czy coś jeszcze, nie? Co zrobić z Vincentem? Z nim będzie bardzo ciężka podróż, więc ja mu chyba po prostu zostawię rybki. I tyle, no. I tutaj kiedyś wrócę.
Dobra, czekajcie, to jest coś potrzebuję, stąd na ten moment nie potrzebuję niczego. Tutaj z jasno niebieskiej. Tutaj jest dużo, słuchajcie, rzeczy, dużo surowców, to sobie akurat weźmiemy, dobra. No dobrze, moi mili, wydaje mi się, że spakowałam się całkowicie. Jeżeli chodzi o Vincentka, naszego kochanego, to ja myślę, że ta podróż będzie zbyt niebezpieczna dla niego. Czy my to możemy o coś przywiązać, tą smyczkę? Chyba nie. Chyba nie możemy, więc... No zostawimy go tak tutaj, czekaj, Vincent, może chodź tutaj, dasz radę, chodź, chodź, kici, kici. Okej, dobra, widzę, że ty nie jesteś zainteresowany w ogóle pójściem za mną. On musi myślę, że być na smyczy, zostawmy go tak tutaj, okej. Weź sobie jeszcze rybkę, usiądź sobie, okidoki. No i teraz, Vincentku, zostawiamy ci tutaj dużo rybek, mam nadzieję, że będziesz sobie je jadł. Ja wrócę, obiecuję, że tutaj po ciebie wrócę, jak tylko znajdę jakieś lepsze miejsce do mieszkania, dobra? Przeżyjemy to jakoś, Vincent, dobra. Okej, idziemy, widzowie, idziemy w takim razie na jakąś przygodę, nie wiem na jaką, ale no opuszczamy Palionowo w takim razie, no bo Palion mnie po prostu postanowił z niego wyrzucić. Ja jestem mniej więcej chyba spakowana, mam wydaje mi się, że wszystko. Tam zobaczmy jak to w ogóle wygląda, czy ja mogę się wzbić? Mogę się wzbić, ja nie mogę, co jest grane, wielka kopuła nad Palionowem, to jest akurat straszne. No dobra, no tam nie wracamy, widzowie, musimy teraz obrać jakiś ciekawszy kierunek, tylko nie wiem za bardzo jaki. Może byśmy polecieli, słuchajcie, w tamtym kierunku... Albo o, w lewo tutaj, albo tam, po prostu tam. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby, dobry pomysł, żeby tam polecieć. Nie wiem, co tam będzie, nie wiem, co nas tam czeka. Pożyjemy prawdopodobnie, no i po prostu zobaczymy. Fajnie, że mi się nie renderuje tutaj nic, ale okej, poczekajmy chwilę, dajmy temu po prostu chwilę, bo tutaj widzę, że są problemy, ale dobra, myślę, że już powoli jest wszystko w porządku. Co to są za dziwne budowle? Okej, nawet chyba nie chcę wiedzieć, po prostu słuchajcie, nie, to jest jakiś pożar! Czemu tutaj takie rzeczy są straszne? Dobra, po prostu słuchajcie, lecimy. Kolejny pożar, dobra, tu jest bardzo dużo pożarów, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Idziemy dalej, lecimy dalej, ponieważ tu jest, słuchajcie, brzydko, a my szukamy jakiegoś ładnego miejsca. Bo oczywiście musimy znaleźć jakieś ładne miejsce na zamieszkanie, no skoro... Ja w ogóle kiedyś miałam, mam wrażenie, że domek letniskowy, ale nie pamiętam za Chiny kordów tego domku. Więc wrzuciłem tam, nie wróciła, bo nie wiem, po prostu nie pamiętam totalnie. Ale dobra, będziemy, słuchajcie, przez te pustynne tereny też się przemieszczać. Bo wydaje mi się, że tutaj przynajmniej może być spoko miejsce zaraz za tymi pustynnymi. Oby, w sensie pustynnymi. Co to, jak to się nazywa, słuchajcie, to gdzie ja teraz jestem? Szczerze nawet nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Gdzie się ten biom? Sawanna to nie jest. Czekajcie, tutaj będę gdzieś napisać. Badlands. Okej, no nie wiem, słuchajcie, jak to przetłumaczyć na język polski, więc jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzu, jak się nazywa ten biom, bo ja naprawdę totalnie mi to wypadło z głowy. Ale on jest bardzo długi, ja nie wiedziałam, że ten biom jest taki kurde wielki, myślałam, że on się zaraz skończy, ale dobra, okej, bagna mamy tutaj jakieś, ale bardzo małe. No to lecimy dalej w takim razie. Tutaj nam się kończy, tu mamy ocean, no dobra, bardzo lubię ten biom oceaniczny. Więc może, słuchajcie, w takim razie w tamtym kierunku będziemy się kierować. Mamy rafę koralową, zobacz, jaka śliczna. I nad taką wodą się osiedlić, to nie bardzo fajnie. To będzie wyglądało jakieś, nie wiem, Karaiby. No ja myślę, że to... A na wodzie jakbyśmy się osiedlili, byśmy byli wtedy bezpieczni. No i prześladowca by, słuchajcie, nas nigdy już nie znalazł. Bo słuchajcie, no taki jest w zasadzie tego cel, nie? Wyruszamy, żeby osiedlić się w miejscu, gdzie prześladowca nas nigdy nie znajdzie, nigdzie nie znajdzie. No i odetniemy się od chłopaków, skoro, słuchajcie, nas wyrzucili bez nawet konsultacji ze mną i porozmawiania, bo to nie jest prawda, że współpracuję z prześladowcą, rzecz jasna. I wy to, widzowie, wszyscy wiecie. No ale oni, słuchajcie, najwidoczniej, nie wiem, nie chcieli mnie, więc postanowili mnie wyrzucić, ale dobra. Niestety nad tym oceanicznym się nie osiedlimy biomem, ponieważ on się tutaj kończy, a nie chcę, słuchajcie, mieszkać na pustyni, bo to jest dosyć brzydkie miejsce. Także lecimy dalej i jeżeli gdzieś dolecimy w fajną miejscówkę, to po prostu dam wam znać, także zaraz wracam. Jak na razie jest mega nuda, ponieważ są same smutne, pustynne biomy. Dawno temu zgubiłem już rachubę czasu i rachubę tego, gdzie jestem, w jakim, w ogóle w jakim kierunku jest Palionowo, ale znalazłam idealne miejsce na domek i wydaje mi się, że to będzie właśnie tutaj w tym miejscu, ponieważ mamy tutaj bardzo ładne widoki na cały piękny Minecraftowy świat, także myślę, że to właśnie będzie to miejsce, w którym się osiedlimy. No i słuchajcie, myślę, że możemy wrócić po Vincenta za jakiś czas, ale jak na razie to sprawdźmy, czy to jest na pewno bezpiecznie, bo nie chciałabym po prostu nikogo tutaj narażać na jakieś niebezpieczeństwa związane z przesiadowcą. No i słuchajcie, no co, no dalej jest mi przykro z tego powodu, że zostałam tak trochę wyrzucona. Nie wiem, czy to była wspólna decyzja, czy jak, no dalej gdzieś tam, słuchajcie, mam taką nadzieję, że to prześladowca mi podłożą tu kartkę, ale okej, może jednak nie, nie wiem, sama nie wiem, co w ogóle mam o tym sobie myśleć, możecie wydać znać w komentarzach, może wy coś wiecie więcej, może chłopaki się po prostu rozmawiają na ten temat, no nie wiem, cokolwiek, widzowie, byłoby dobrze, jakbyście mi po prostu dali znać w komentarzu.
bo bardzo teraz tego widzowie potrzebuję, waszego wsparcia, także dziękuję wszystkim oczywiście, którzy są. No a ja w tym czasie będę sobie tutaj ogarniać miejscówkę na domeczek, coś zacznę budować, no i w następnym odcinku zobaczycie rezultaty tego, albo razem sobie pobudujemy jeszcze, w zasadzie nie wiem, ale widzimy się jutro 10:30 na moim kanale, widzowie. Do zobaczenia. Już nie jako członek Falionowa. Pa, pa.